Cześć wszystkim. Witam widzów Uniwersum. Ostatnio jak nagrywałam ten poprzedni filmik, to myślałam, że szczerze mówiąc nie wydarzy się nic ciekawego na szkolnej. A tu proszę, wielkie zaskoczenie. Krzysiek wrócił do domu. Na pewno wszyscy czekali na jego powrót. I wszyscy się cieszą. No ja szczerze mówiąc też bardzo się cieszyłam, ale tak naprawdę po tym weekendzie trochę zmieniłam zdanie. Pierwsza kwestia to Krzysiek wygląda masakrycznie. Jak go zobaczyłam, to naprawdę to jak wyglądał parę miesięcy temu chociażby, a to jak wygląda teraz, to tragedia. Tak naprawdę blady, wychudzony, skóra i kości, ledwo co mówi. Tak naprawdę jakby czasami, nie wiem, albo on nie dosłyszy, albo jest jakiś taki, jak nie wiem, Jacek coś do niego mówił, to jakby nie reagował na to, tak jakby był, nie wiem, otumaniony, może tymi lekami, nie wiem, wszystko możliwe, no tyle czasu był w tym szpitalu, no to faktycznie, no mogło to tam jakoś na to wpłynąć, ale strasznie wygląda, okropnie i nie wiem, no tak szczerze mówiąc to dalej kiepsko to widzę. A odnośnie właśnie jeszcze chciałabym się odnieść do niedzielnego melanżu naszych alkoopiekunów. Szczerze mówiąc współczuję Krzyśkowi takiego towarzystwa. Krzysiek ledwo co funkcjonuje. Ledwo co mówi. Tak naprawdę dopiero dochodzi do siebie. A tu taki melanż w niedzielę. Na Belwederze. Naprawdę super opiekunowie. Nitro, opiekun i alkoopiekun. No szczerze mówiąc, tak jak Jacka jeszcze uważałam za takiego w miarę w porównaniu na przykład do Sławka, że jest w miarę w porządku gość. Tak szczerze mówiąc, trochę poniedzieli stracił w moich oczach i myślę, że w oczach większości widzów. No strasznie masakra. Tak jak wyglądał, no to szkoda gadać, szczerze mówiąc. A zresztą struś nic nie lepszy. Także naprawdę, no moje zdanie jest takie na to wszystko. Tak naprawdę ten film z tej niedzieli powinien trafić gdzieś, nie wiem, do MOPS-u albo do jakiejś instytucji. Jak ta opieka wygląda nad Krzyśkiem? Bo dla mnie wygląda po prostu tragicznie. I moim zdaniem tak naprawdę, tak jak wszyscy się cieszyli, że Krzysiek wrócił do domu, to moim zdaniem miał o wiele lepiej w szpitalu, bo przynajmniej był czysty, był najedzony, miał ciszę, spokój i nie musiał oglądać tych melanży na Belwederze. Albo powinien tak naprawdę trafić do DPS-u. A myślę, że tam by miał naprawdę 100 razy lepiej niż na tym Belwederze. Takie jest moje zdanie. Bo to co tam się dzieje, no to szczerze mówiąc nie wiem, szkoda gadać. A struś szczerze mówiąc to jego zachowanie właśnie widać na ostatnich filmikach, non stop drze tą swoją mordę na Krzyśka, już chyba nerwica Boża go bierze, bo nie może oczywiście się sztachnąć. Wczoraj pewnie też chciał,
wybrać się na leśną wycieczkę, no ale niestety musiał wrócić, żeby się zająć Krzyśkiem, żeby go pilnować w nocy. Także i te jego głupie odzywki do Krzyśka, z wielką łaską cokolwiek mu podaje, czy tam zrobi do jedzenia i tak dalej. No dla mnie to jest po prostu... On jest taki kurde... No dobra. Jest kurde, taki niewdzięczny. Powinien się cieszyć tak naprawdę, że Krzysiek wziął go pod swój dach. A to jest taki kurde człowiek, no bez... Taki egoista, zapatrzony tylko w siebie, zafascynowany tylko sobą. Wierzcie tylko pierdoli kurwa o tym, czego on nie zrobił na tym Belwederze. Wielka gwiazda kurde YouTuby. Ja pierdzielę, tak jak kiedyś było mi go żal, jak go malowali tym sprayem w tym lesie. I jak został pobity, to naprawdę było mi go żal, ale on jest kurde, to jest człowiek, który się nigdy nie zmieni, no po prostu się nie zmieni. To jest taki kurde, i wiecznie sapie do Krzyśka, oczywiście tylko do Krzyśka, bo do innych jakoś nie ma, nie ma jakiś, nie wiem... po prostu nie podskakuje, o. Nie podskoczy, czy tam do Pato, czy do Jacka, czy do kogokolwiek innego, ale tylko do Krzyśka non stop, bo innych oczywiście się boi, także no dla mnie to jest jedna wielka żenada, więc moim zdaniem Krzysiek powinien wrócić lepiej do szpitala, tam by miał naprawdę lepszą opiekę albo po prostu trafić do DPS-u. Tak myślę i tak by było najlepiej, bo tamto, szczerze mówiąc, na tym Belwederze kiepsko to widzę i to bardzo kiepsko. Słabiutko. No, to tyle chyba na razie. To trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich widzów szkolnej. To na razie, pa.